Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie, World of Warships, dziś testy Kida, ale zanim o naszym maleństwie, to przypominam, o 18.30 dzisiaj będzie WLW na streamie, zapraszam serdecznie, będą nagrody do zgarnięcia, no i myślę, że będziemy się standardowo całkiem miło bawić. A póki co, moi drodzy, kolejne dwa okręty dostałem do testów. Pierwszy widzicie, drugi pewnie zobaczycie jutro. No i moi drodzy, przypominam. Na testach testuje się okręty. One często są zmieniane, czasem polepszane, czasem pogarszane, zazwyczaj polepszane. Dlatego nie należy tutaj za bardzo wdawać się w dyskusję, czy on jest świetny, czy on jest beznadziejny i tak dalej, bo jak na przykładzie Alabamy było widać z pancernika, który był moim zdaniem fatalny, ostatecznie dostaliśmy pancernik, który jest bardzo dobry. Dlatego to należy traktować jako ciekawostki, takie filmy. Co tutaj nam się rzuca w oczy na dzień dobry? Oczywiście jest to ósemka, czyli konkurencja to Benson, jako że też jest amerykański. No i w porównaniu z Bensonem, gdzieś nam tutaj zabrakło jednej wyrzutni torped. To jest troszkę oszałamiające, tak bym rzekł. No, można to było rozwiązać na przykład tak, że torpedy te by się bardzo szybko przeładowywały, powiedzmy w 40 sekund. No i wtedy te 5 torped byłoby jakoś zrekompensowana ich mała ilość tą czasem przeładunku. Ale czas przeładowania ich jest bardzo długi. Co za tym idzie, mamy tutaj typowy niszczyciel artyleryjski do rozwalania wszystkiego innego. I jak on się tutaj sprawuje? Zagrałem bardzo mało bitew, bo dostałem go dopiero wczoraj i wieczorem tylko kilka razy nim popływałem i drugą premką. To jest pierwsza bitwa na nim, jaką rozegrałem. No i wyszła tak, no, nie była zła bitwa, nie była też żadna rewelacyjna. Lubię pokazywać na testach takie przeciętniaki, tak żeby każdy spokojnie mógł taką bitwę zrobić. Więc będziecie mogli zobaczyć, ile zarabia się na tej niszczarce. No, robienie obrażeń na nim może być troszkę trudne, jako że tych torped brakuje. No i to są oczywiście torpedy takie same, jakie są na Bensonie, tak mi się wydaje. Wolniutkie, o bardzo dobrym w cudzysłowie kamuflażu. No, wykrywanie ich jest 1-1, więc widzimy je już praktycznie w ostatniej chwili. Niemniej one są tak wolne, to 55 węzłów to jest no, żenująca sprawa. Więc zasięg też nie jest jakiś rewelacyjny, 9,2. Przydałoby się te torpedy wzmocnić. Obrażenia tutaj są całkiem dobre, tam chyba 16 tysięcy z tego co pamiętam. Więc miło by było jednak, żeby ten niszczyciel troszkę torpedował, ewentualnie dostał coś ciekawego. Nie ma tutaj nic jakiegoś rewelacyjnego. Ma mocną obronę przeciwlotniczą, ale dużo amerykańskich okrętów ma niezłą, jeśli chodzi o niszczarki. 38 zasuwa, więc też całkiem nieźle. Oczywiście bardzo zwrotny. Nie jest to też jednostka jakoś super długa, więc wymijanie torped nim idzie najlepiej ze wszystkich niszczycieli. Trudno go jest torpedować. No, sami będziecie mogli zobaczyć, jak tutaj gra nim wygląda. No, mi się amerykańskimi niszczycielami gra dobrze. Ja tutaj głównie starałem się atakować, odpędzać niszczarki. Co prawda za dużo ich tutaj nie było. W drugiej bitwie, jak grałem, było 5 niszczarek, to udało się chyba zatopić jedną czy dwie. Więc w porządku. W porządku, niszczyciel. Co prawda na tę chwilę nie jest to jakaś niszczarka, która by się wyróżniała czymś nie wiadomo czym. Tak jak był Loyang, to się wyróżniał sonarem. Tutaj Kid nie wyróżnia się niczym szczególnym. Tym, że ma jedną wyrzutnię torped. No ale to umówmy się, że się wyróżnia na minus, a nie na plus. A jeszcze jakby to były jakieś torpedy typu pociski laserowe japońskie, żeby dostał jakieś shimekaze średniego zasięgu z wykrywalnością 1-1, no to okej.
aby wtedy walił takich 5 super torped i robił sieczkę, ale no nic takiego tutaj nie ma miejsca. Jeśli chodzi o oczywiście pojedynki artyleryjskie, no to z Bessonem ma ciutkę większe szanse, bo oczywiście ma jedno działo więcej, ma 5 dział. Niemniej, no, tylko to, już z drugiej strony można powiedzieć aż to, bo jednak 5 dział dopiero ma Fletcher. No, chyba że oczywiście tutaj na Bensoniku weźmiemy sobie przeróbki odpowiednie, to też będziemy mogli z nim wygrać bez większego problemu. No to jest klon znowu okrętu tak naprawdę. Będziemy tu pewnie mieli tych klonów dosyć dużo. Zobaczcie, jak się tutaj torpeduje z tego cacka. No i strzelanie, rzecz jasna, bardzo szybki czas przeładowania. Więc tutaj robi szybciutko robotę. Nie ma jakiegoś rewelacyjnego podpalania. 5% na tę chwilę. Czyli raczej taki standard. Prędkość pocisków jest taka sama jak na Fletcherze, 7,92. Więc no, lutujemy takimi lobami wysokimi. No i taka zabawa. Więc głównie musimy grać tutaj opierając się o nasz ostrzał. Co jest dosyć interesujące, to zasięg. Jak widzicie, mamy tutaj 12,1 zasięgu z dział, to jest całkiem sporo. Więc już tutaj widać, że twórcy, pomysłodawcy gry na ten okręt mówią nam, abyśmy sobie śmiało z niego strzelali również na większe odległości. No oczywiście no, trzeba się nauczyć strzelać z tego okrętu, ale jak mieliście już do czynienia z amerykańskimi niszczycielami, to oczywiście nie będziecie mieć większych problemów. To jest wszystko ten sam styl. Można tutaj zamienić rozbicie eskadry na dopałkę. No ja osobiście używam rozbicia, no chociażby tutaj też mamy lotnisko. No i taka zabawa, moi drodzy, jest i Loyang 17,4. Trochę więcej ma HP-ków w tej sytuacji. Ja tutaj nie mam jeszcze perka tego, który daje dodatkowe HP-ki. Wtedy będziemy mieli jakoś 19 tysięcy, chyba 19500. Coś takiego powinno wyjść mniej więcej. Więc całkiem w porządku, jeśli chodzi o HP-ki. Ale tak jak mówię, nie wiem, czym tutaj będzie chciał nas później Wargaming przekonać do tego okrętu, poza tym, że to oczywiście premka i będzie świetnie zarabiać. Wiecie, mamy tutaj bardzo podobne okręty, no bo jest Benson, jest Loyang i mamy teraz Kida. I zarówno Benson, jak i Loyang ma więcej torped. A artyleryjsko wyglądają podobnie, no może ciutkę gorzej, ale nie jakoś, nie wiadomo, jak masakrycznie tutaj ten niszczyciel potrafi przywalić z tych dział. No chyba że zamysł jest taki, żeby był on jednak no najlepszą ósemką artyleryjską tutaj i żeby wszystko, co robimy tutaj na tym kapitanie, żeby było podyktowane tym, aby te działa łupały jak szalone, żeby zmniejszać tutaj ich przeładunek jeszcze bardziej, bo można oczywiście na ten trzeci perk wziąć, żeby szybciej się przeładowywały pociski, wziąć można oczywiście standardowo, jak dostajemy obrażenia, żeby szybciej też okręt strzelał. Wtedy może zejdziemy do jakichś kosmicznych tutaj wartości typu 2 sekundy. No i salwa z 5 dział co 2 sekundy będzie rozmontowywać wszystko szybciutko i sprawnie. Więc bardzo możliwe, że tak będzie trzeba grać tym okrętem. Tak się zastanawiam, czy gdzieś na którejś niszczarce, bo to jest kapitan z Fletchera, czy kapitan z Gearinga by
nie mógł tutaj zrobić troszkę innej roboty i pokazać trochę inaczej w innym świetle ten okręt, bo pamiętajcie, że dobór perków kapitańskich na okrętach odgrywa bardzo dużą rolę, dlatego warto się zawsze dwa razy zastanowić, zanim coś weźmiemy, i warto robić okręt pod swój styl gry w dużej mierze, no bo załóżmy, jest jakiś dobry build dla graczy, którzy grają blisko, a wy nie gracie na bliskiej odległości, no to ten build będzie się marnował trochę w waszym wypadku. No, takich przykładów może być dużo. Jak widzicie, samoloty spadają, mimo że jest to lotnisko 9 tieru i nie zaznaczałem w tej chwili eskadr. A można oczywiście też trochę jeszcze wymaksować tutaj ten niszczyciel, jeśli chodzi o rozwalanie samolotów. Oczywiście według mnie nie ma to żadnego sensu, ale może się znajdą jakieś osoby, które będą chciały mieć niszczyciel do walki z samolotami, chociaż tak jak mówię, raczej zmarnowany potencjał jest w tej sytuacji. Essexa tutaj znalazłem. Jest to też kolejna taka jednostka, której będą się wszyscy bać. Mamy tutaj kamuflaż 5-8, więc no bardzo dobry. Będzie ciężko go wykryć. Będzie świetnym spotterem. No i co za tym idzie, on będzie wybierał ofiary, a nie ofiary jego. Najpierw on wszystkich wykryje, a później ktoś go, jeśli będzie chciał. Dlatego, moi drodzy, na pewno niszczyciel dosyć interesujący przez to, jakie ma tutaj właśnie możliwości. Tutaj bałem się podpłynąć dalej, bo ta Alabama by mnie zmieliła. Ostatnio pancerniki walą takie salwy w niszczarki, że rany Julka. Dlatego stwierdziłem, że sobie tutaj zadymię. Ten lotniskowiec tak już jest skreślony, bo ja go stąd wykurzyłem i on wypłynął pod naszą flotę, więc go ta flota już zmieli. Więc to było nieistotne. Najważniejsze było, żeby go wykurzyć. I to się stało. A teraz sobie można standardowo, no to jest cały czas okręt, który będzie spamował. Warto się też zastanowić, jeśli jest to okręt artyleryjski, czy nie powinien dostać plus 2 do podpaleń, bo tych pocisków na pewno będziecie wystrzeliwać bardzo dużo na nim. Więc jeden, dwa pożary więcej na bitwę mogą sporo dać. Dużo konfiguracji pod niego tutaj już widzę. On jest naprawdę interesujący. Dużo możliwości ma. Lepiej mieć więcej niż mniej. Tak przynajmniej ja uważam. Od przybytku głowa nie boli. No, niedługo też będziecie mogli zobaczyć, jak zarabia. Dzisiaj też na streamie będę nim pływać. Standardowo, jak i drugim okrętem. Będzie można zobaczyć na żywo, jak to się spisuje. Ile to zarabia w różnych bitwach. Trochę jestem zdziwiony jedynie tutaj z tymi torpedami. Taki mały niesmak czuję, jeśli chodzi o torpedy. Może dlatego, że dużo ostatnio grywam na tych niemieckich niszczarkach i bardzo sobie cenię te torpedy właśnie niemieckie. Nie dość, że się bardzo szybko przeładowują, to jeszcze ciężko je wykryć i dosyć szybko zasuwają i mają przyzwoity zasięg, a więc te amerykańskie wyglądają po prostu nędznie, naprawdę nędznie, ich ilość jest nędzna, zasięg też żadna rewelacja, ale powiedzmy, że zasięg jest w porządku porównując do niemieckiego, ale prędkość słabiutka, moi drodzy. Dobra, zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Bitewka, taki tam, powiedzmy sobie, w miarę standard, 84 tysiaki, więc no można spokojnie pewnie zadawać więcej. Zaprawda z torped nie będzie już tak fajnie, będziemy musieli tutaj bardziej się skupiać nad eliminowaniem niszczycieli przeciwnika, spotowaniem, no owszem, torpedować też tam od czasu do czasu coś będzie wchodzić z tych 5 torped, ale rzadko, tak bym obstawiał, chyba że coś pozmieniają dalej z nimi. Trzeba tutaj na ten moment iść całościowo w siłę ognia, czyli wszystko, co można, perki kapitańskie,
brać tylko i wyłącznie pod ostrzał, żeby te 5 dział tutaj łupało ile tylko wlezie. A zarobek, chwila, zarobek jest taki. 58 tysięcy, jeśli chodzi o koszty naprawy tego okrętu, więc są naprawdę śmieszne. Zawsze praktycznie na nim będziecie zarabiać. Pytanie ile? No na takiej bitwie, która nie jest jakąś rewelacją, to jest powiedzmy dobra bitwa, może tak, dla większości graczy to będzie dobra bitwa. A 320 plus jakbyśmy mieli jeszcze flagę 20%, coś koło 400 tysięcy można będzie brutto tutaj zbierać. Więc całkiem przyzwoicie, tak mi się wydaje. Jeśli byśmy tutaj nagle zrobili jakąś bitwę 150 tysięcy 200, no to zarobki powinny spokojnie szybować pod 700-800 tysięcy. Zobaczymy na streamie dzisiaj, jak to będzie wyglądało. O, już wam pokazałem przez pomyłkę. Już wiecie, jaki jest drugi krążownik. Moi drodzy, drugim krążownikiem będzie francuska premka 6 tieru, to już powiem, żeby nie było pytań. No i mogę też zdradzić, że mi się podoba. Ten kit też mi się podoba, tyle że no, jednak na niszczycielach lubię, jak jest dużo torped. Chociaż jest jedna niszczarka, taka japońska, co też ma 5 torped. Ale właśnie ona ma fajną rzecz, jeśli chodzi, bo ma szybkie przeładowywanie tych torped. I jest to taka rekompensata właśnie tego, że jest tylko jedna wyrzutnia, a poza tym ma 8 dział, więc no ja lubię ten niszczyciel japoński. Każdy wie, o jaki niszczyciel chodzi, a jak nie wie, niech poszuka. Dobra, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Testy się rozpoczynają, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, zobaczymy, jakie będą zmiany. Więc cóż. Dobrze, że jest wreszcie kolejna niszczarka 8 tieru, bo trochę ich było mało. Zazwyczaj to niszczareczki są tutaj tak bardzo rzadko dodawane. Więcej jest krążowników i pancerników, a niszczarki tak jakoś przechodzą bez echa. Bani Loyangów jest bardzo dużo, ani tych niższych tierów. Nie ma jakiejś takiej kultowej niszczarki, coś jak Tirpitz. Nie ma takiej kultowej niszczarki jak krążowniki Atago, Kutuzow. No nie ma. Aby się przydała. Czy kit taką będzie? Zobaczymy, jak będzie wyglądał ostatecznie. Czas pokaże. To tyle na dziś. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Hej.